Cześć, w tym filmiku wracamy do gamingu. Postanowiłem wziąć na tapetę kontrowersyjny temat Battlefield 5 i obecnego stanu tej gry. Przejdźmy od razu do samego sedna. Moim zdaniem obecnie gra jest w bardzo kiepskim stanie, ale nie jest jeszcze najgorzej. Głównym powodem, dlaczego tak jest, a nie inaczej, są akcje podejmowane przez wydawcę. Jeśli chodzi o system strzelania, poruszania się, inne mechaniki oraz mapy, to gra jest świetna. Strzela się rewelacyjnie. Ostatnio bardzo dobrze bawię się w BF5 i ciężko się oderwać. Chciałbym w tym miejscu sprecyzować, że chodzi mi o tryb Conquest. W dalszej części nagrania przejdę do innych rozgrywek. Battlefield 5 nie brakuje ludzi na mapie. Nie trzeba długo czekać na wrzucenie nas do samego serca walki. Chwila, moment, chwytamy za karabin i oddajemy pierwsze strzały we wroga. Kilka minut później zajmujemy punkt kontrolny bądź jedziemy czołgiem. Rozgrywka jest bardzo urozmaicona i każdy znajdzie coś dla siebie. Zdarzają się momenty, kiedy czułem się samotnie na mapach, pomimo tego, że dookoła biegali moi kompani. Moim zdaniem brakuje trochę większej interakcji z drużyną lub pełnego systemu komunikacji, takiego jak na przykład w Apex Legends. Czasami czułem się, jakbym grał z botami na bardzo dużych mapach. No dobrze, wróćmy do akcji podejmowanych przez wydawcę. Swego czasu na fali popularności trybu Battle Royale dostaliśmy darmowy dodatek do gry właśnie z tym trybem. Na początku, jak zwykle ma to miejsce, cieszył się on umiarkowaną popularnością. Znani streamerzy zostali zakontraktowani przez EA i pokazywali rozgrywkę na Twitchu bądź Mixerze. I jak ten tryb wygląda teraz? Możecie sami sprawdzić, jak długo czekałem na rozgrywkę. W trybie solo nie doczekałem się wcale, co jest absurdalne. W drużynie czekałem bardzo długo, a ostatecznie na wielkiej mapie było 15 graczy. Nie ma co. Chwilę biegania, lutowania i opuściłem tę pustynię rozpaczy i samotności. Co do innych dodatków, to mieliśmy całkiem niedawno rozszerzenie Pacific. Nie ukrywam, że zostałem miło zaskoczony tym dodatkiem. Pojawiły się nowe strony konfliktu, nowa broń oraz skiny, jak i również weszły nowe, ciekawe mapy. Miałem chwilę nadzieję na odrodzenie się popularności serii Battlefield. Niestety po pewnym czasie wszystko wróciło do poprzedniego stanu. Moim skromnym zdaniem grze brakuje świeżości. Niestety, ale nowe mapy, skiny oraz broń nie wniosą do gry wielu zmian, które zachęcą graczy do odpalenia czy zakupu gry. Zwłaszcza, że ta gra miała tak bardzo kiepski start jeszcze przed wydaniem. Potrzeba tutaj radykalnych zmian, powiewu świeżości, nowych i urozmaiconych trybów rozgrywki lub ewentualnie powrotu do korzeni, czyli Battlefield 1942. A może taka rozgrywka już dochodzi do lamusa? Może teraz liczy się tylko porządny tryb Battle Royale i skórki do postaci oraz do broni? Z drugiej strony wydaje mi się, że gry osadzone w II wojnie światowej już zwyczajnie się przejadły. Myślę, że DICE oraz EA zdali sobie z tego sprawę i dlatego podjęli decyzję o zmianie tła historycznego w Battlefield 5 lub całkowitym braku tła historycznego, jeśli mam być szczery. Czy waszym zdaniem można jeszcze uratować serię Battlefield? Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Szczerze, ja nie mam pojęcia, co można by zrobić w kolejnej odsłonie tej serii. Z jednej strony trzeba przecież zachować jakieś elementy pierwszej części gry, a z drugiej strony należy zastosować nowe rozwiązania. Zostawię was z tym pytaniem, a tymczasem ja się żegnam i do następnego. Na razie.